Serdecznie witam słuchaczy Radia w Krainie Muzyki. Zapraszam do wysłuchania audycji informacyjnej z forum E-Literaci, opracowanej przez Joannę Turczyn. Witam serdecznie na antenie Radia w Krainie Muzyki. Mam zaszczyt zaprosić do wysłuchania audycji E-Literaci w pigułce. Dziś w programie jest cyklu 7 pytań do... Iga, witam Ciebie serdecznie. Również witam wszystkich Państwa i witam Ciebie, Joasiu. Może zdradzisz, Iga, swoje imię i nazwisko, tak żeby słuchacze już mieli pełną jasność, z kim mają przyjemność do czynienia. No, więc ja się nazywam Jadwiga Pławik, a Iga to jest końcówka Jadwigi. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda, a zarazem podróż w krainę poezji? No więc ta moja przygoda, to moje pisanie wierszy, właściwie rozpoczęło się mocno dojrzałym w moim wieku, nawet może powiedziałabym, że przejrzałym wieku, bo to było gdzieś w 2009 roku. Byłam już wtedy na emeryturze, czy jak w moim zawodzie się mówi, byłam w stanie spoczynku. No, po przepracowaniu 40 lat, jak w zawodzie prawniczym. Więc wiadomo, że ten wiek mój odpowiadał mniej więcej też i praktyce zawodowej, i wcześniejszym studiom. W każdym bądź razie, jak znalazłam się w tym stanie spoczynku, to miałam tyle czasu wolnego, że nie wiedziałam, jak go zagospodarować. No, miałam szalone plany, marzenia, żeby robić to wszystko, czego nie zdołałam w czasie pracy zawodowej, bo wiadomo, zajęcia i rodzinne i w tej pracy. No, ale niestety los wszystko pokrzyżował. Zaczęły się choroby bliskich, mojej matki staruszki, mojego męża. No, wtedy w jakąś taką depresję prawie, że wpadłam w stanie melancholijnym. Nie miałam właściwie komu się zwierzyć i zaczęłam pisać właśnie te wiersze. Początkowo tak dla siebie, jak to się mówi, do szuflady. Wiersze były pełne smutku, o sprawach osobistych. No, mam tutaj pod ręką kilka takich wierszy. Jeden może na wstępie przeczytam. A bardzo bym prosiła.
takie przemyślenia właśnie o egzystencji człowieka. Zatytułowany Będę brzozą. No to Będę brzozą to jest takie powtarzające się właściwie zawołanie w wielu, wielu moich wierszach. A ten wiersz brzmiał tak. Czerpiemy z przyrody, czerpiemy z historii, one są odwieczne, my tylko śmiertelni. Ciało zimne, martwe, a co będzie z duszą? Prochy złożą w ziemi, ja w drogę wyruszę. Może będę światłem, nikłym cieniem może, albo się zamienię w ukochaną brzozę. I będę wzrastała przez lata kolejne i będę szumiała, aż znów kiedyś umrę. Pięknie. A proszę mi przeczytać wiersz, który był przez ciebie zamieszczony na Aliteratach. Masz ten? Czy to jest właśnie ten brzoza? Nie, na Aliteratach jako pierwszy zamieszczony został wiersz Płyń. Potem byłam na innym portalu, Jest Lirycznie, zdaje się, tak się nazywał. I tam właśnie spotkałam Basię Mazurkiewicz, która była też uczestnikiem tylko i nawzajem się komentowałyśmy. Ja otrzymywałam, mimo że tak jak mówię, to były właściwie takie moje początki w tej przygodzie z poezją, to otrzymywałam dość takie pozytywne komentarze właśnie od Basi. A jeden taki wiersz, Basia napisała do mnie, piękny wiersz, moje klimaty. I zaprosiła mnie właśnie na portal Eliteraci. No i na tym portalu już sporo czasu jesteś. A mogłabyś przetoczyć ten wiersz, pod którym był ów pozytywny komentarz? Ten, który właśnie Basi się tak spodobał, prawda? I dostałam zaproszenie. No to był troszkę radośniejszy od tych moich smutasków. Jako, że no, pewne sytuacje te rodzinne się troszkę unormowały, więc i mój nastrój się poprawił. To jest wiersz Cyganie. Biegłam szybko wprost ze szkoły, by zobaczyć znów tabory, gdy w podróży wciąż w nieznane miały popas na polanie. Budy, wozy, dyszle, konie teraz pasły się na błoniach. Z wozów mienie wyciągnięto mnóstwo pierzyn, różne sprzęty. Puchy słońce im suszyło. Gwarne życie się toczyło. Na ognisku kipiał kocioł, dym i zapach zauroczył. A do tego wszystkie barwy, wśród nich włosy, oczy czarne, te cyganki smagłolice, kolor tęczy ich spódnice. Stary cygan stroił skrzypce, trącał struny, ciągnął smyczkiem. Wnet muzyka tęskna, ckliwa, dźwiękiem kusi w tan porywa. Zniknął szary obraz szkoły, płynę z wiatrem jak ptak wolny. Chciałam jechać z cyganami, lecz tęskniłabym do mamy. Tak jak wspomniałaś, byłaś na wielu portalach, a dlaczego jesteś nadal tutaj i jesteś naprawdę wierną użytkowniczką tego portalu? No tak, bo już jestem, dobiega od 2010 roku, no to trzeci rok jestem tutaj. Jedna z pierwszych. Dlaczego jestem? Pewno dlatego, że ten portal na początku był bardzo taki kameralny, z bardzo cieplutką atmosferą. Poza tym chciałam poznać nowych autorów, nowe wiersze. I właśnie ten poziom wierszy bardzo mi przypadł tutaj do gustu. A ponadto no, działy się ciekawe rzeczy na tym portalu, bo nie tylko wiersze, komentarze, ale i ciekawe artykuły dyskusyjne takie na forum, różne konkursy. No, potem były wydawane antologie, w których uczestniczyli użytkownicy. Ja sama miałam przyjemność w trzech brać udział.
No i portal dalej się bardzo rozwija. Ciągłe te warsztaty prowadzone przez Grzegorza. No a pierwsze warsztaty to ty prowadziłaś. Może coś o nich powiesz? Prowadziłam warsztaty związane z haiku. Jako że haiku to jeden z moich ulubionych gatunków. No właściwie zaczęłam je już pisać troszkę wcześniej na tych poprzednich portalach, ale tutaj jakoś tak to chęć pisania haiku bardzo mnie opanowała. A no i nieprzerwanie, bo do tej pory jeszcze piszesz haiku. No tak, no ale kilka osób też pisało, ponieważ było zainteresowanie tym gatunkiem. Pierwsza Basia zorganizowała takie mini właściwie warsztaty. Sama napisała haiku, zaprosiła wszystkich do udziału. Pisaliśmy wtedy haiku na temat słońca, ale właściwie tam było to bardzo spontanicznie. Ja się włączyłam również jako uczestniczka, ale ponieważ tak jak mówię, interesowałam się tym gatunkiem i już właściwie najwięcej tutaj pisałam na ten temat, no to zaczęłam się po prostu wymądrzać tam i oceniać, prawda, które haiku jest dobre, które należy poprawić. No ale w sumie uznaliśmy, że wszystkie haiku są bardzo ładne i należy dalej rozwijać się w tym kierunku. No w rezultacie tychże spontanicznych warsztatów prowadziłaś już takie oficjalne warsztaty, gdzie pisane było haiku z motylami, udzielałaś rad. Często nawet chyba do dziś sięgają użytkownicy do tych warsztatów, bo ciekawe komentarze, jak również podawane zostawały tam różne źródła, do których można sięgnąć, literatura. I do tej pory ludzie piszą to haiku i powołują się właśnie na ciebie jako osobę, która im radzi, pomaga. No prawda? Tak, to drugie haiku było właściwie w krótkim czasie po tych pierwszych warsztatach, ponieważ było duże zainteresowanie i Basia wtedy oficjalnie powołała mnie jako przewodniczącą tych warsztatów. I faktycznie ono było bardzo owocne, zarówno z uwagi na udział, ilość osób biorących, na ogrom tych propozycji hajkowych, bo każdy starał się jak najwięcej dać. A potem się wywiązała właśnie taka ciekawa ta dyskusja, że dyskutowaliśmy nad materiałami. Studiowaliśmy po prostu razem materiały, żeby się uczyć tego pisania. Zdradziła swój największy sukces. Jaki twój, co uważasz w ogóle za sukces? Co jest twoim sukcesem? Powiem tak, że sukces absolutnie nie łączę z poezją. Mam inne życiowe sukcesy. Najważniejszym chyba moim sukcesem to jest to, że zdobyłam wykształcenie. A było mi ciężko, bo miałam bardzo trudne warunki materialne.
po tym, że przez długie tych 40 lat pracowałam w jednym zawodzie prawnika, tam osiągnęłam niemałe sukcesy od szeregowego stanowiska do funkcyjnego. Szkoliłam młodych adeptów prawa, aplikantów, którzy teraz, jak przychodzę na spotkania z emerytami, są szefami tych jednostek i zawsze podkreślają to, że wiele zawdzięczają mnie właśnie. Więc to jest niebywały sukces mój. Poza tym, no, taki osobisty, udany związek małżeński. Niedawno obchodziliśmy z mężem 50-lecie współżycia. Gratulacje. Spełniłam się również jako matka, jako babcia. Mam dorosłą wnuczkę, która tak na marginesie mówiąc zainspirowała mnie do haiku, bo ona skończyła kulturoznawstwo i nawet tematem pracy magisterskiej był teatr japoński i też nawiązywała tam do haiku, a mnie w ogóle podrzuciła taki tomik haiku tłumaczonych na język polski przez panią Agnieszkę Żuławską-Umedę, która jest japonistką, a prywatnie nawet żoną Japończyka i stąd ma to nazwisko Umeda. To są piękne tłumaczenia klasyków japońskich, a nadto poprzedzone taką przedmową, gdzie właśnie wykłada te zasady pisania haiku. No i właśnie lektura tego tomiku tak mnie zainspirowała, że sama starałam się coś tam w tym haiku tworzyć. Sądzę, że nie bez kozery wymieniłaś to nazwisko, bo jak myślę, warto do tej książki sięgnąć i pewnie polecasz ją, prawda? No oczywiście, zresztą to jest wydanie dość takie dawne, z 1983 roku przez Ossolineum we Wrocławiu, więc to raczej taki już biały kruk chyba jest, ale można na stronach internetowych znaleźć właśnie te tłumaczenia haiku, właśnie z tą przedmową do tego tomiku, także bardzo tutaj polecam. Zresztą to źródło podałam w czasie tych warsztatów, w których ty również uczestniczyłaś, jak pamiętasz tam. No tak, trudno tego nie zapomnieć. A pamiętasz swoje haiku, jakie tam zaproponowałaś? Ja pisałam i to jedno o słońcu i kilka tam powstało o motylach. Ale o tych motylach właśnie, mm-hmm. O tych motylach. No, tam dałaś popis i z mitologii. Dziś jak patrzę, patrzę z perspektywy czasu, no to na pewno tam nie ma ani kigo. No raczej trudno byłoby się dopatrzeć, jeżeli już to na palcach jednej ręki, może tam jeden czy dwa. No nie, jak niemniej pamiętasz podsumowanie przewodniczącej, no. To wykazała tak. Mocno mrużyłaś, przepraszam, oczy chyba na to wszystko. Nie. Wszystko starałam się wypatrzyć. Jak nie było kigo, to w najmniejszym promyczku zauważałam, że to jest słońce, czyli dzień. Myślę, że tak samo podchodzisz do pracy jako korektor na portalu, bo tutaj musisz się pochwalić, że jesteś moderatorem wierszy, jak również korektorem. Więc jak podchodzisz do korekty i do moderacji? Podobnie jak do haiku, czy ostrzej? To znaczy, ja mam zwykle takie podejście, żeby nie zniechęcać kogoś. Właśnie, żeby zachęcić. Jeżeli widzę, że wiersz jest ładny, dobry, a coś tam kuleje, to staram się podpowiedzieć, ale nie zawsze tak ex cathedra, że moja podpowiedź to jest jedyna i słuszna. Raczej staram się kilka wersji podać, żeby autor sobie wybrał. Nigdy po prostu nie piszę od początku do końca na ten temat, co autor, a ja przedstawiam swoją wersję jako jedyną.
i bardzo lubię, jeżeli ktoś, mimo nawet moich kilku wersji, ale wie, na czym błąd polegał, poprawi tak, że podaje swoją autorską wersję i wtedy wiersz jest w ogóle i poprawiony, i cały autorstwo. Więc tak właśnie. I za to jesteś ceniona jako użytkownik, jako osoba, która wspomaga ludzi, którzy piszą, bo nikt przecież nie jest nieomylny. No, ale ja bym chciała, żebyś, Igo, przedstawiła swój wiersz, który jest taki twój, jedyny, niepowtarzalny, który odbierasz każdą swoją cząstką w siebie. Trudno mi jest wybrać. Może bardziej takie wiersze tylko moje to były na samym tym początku. To ja może jeszcze właśnie wrócę do tych pierwszych moich wierszy, bo mówiłam, że miałam takie kłopoty. Między innymi dotyczyło to mojej matki, która miała początki Alzheimera i ten stan się ciągle pogłębiał. Ja bardzo to przeżywałam. W tej chwili matki już nie ma na świecie. Ale właśnie jako taki osobisty po prostu o niej może przeczytam. Moja matka. Mgłą zasnute oczy jak niebo przed deszczem. Ale łzy nie płyną, bo dawno już wyschły. Nie widzą promieni, tylko zmrok złowieszczy, co ogarnął również wszystkie w głowie myśli. Rysy jak z marmuru, ostro wyciosane i spokój kamienny bez mimiki wzruszeń. Nieraz tylko grymas bólu odczuwalny. Obraz starej matki wywołuje smutek. Pytasz o sens życia, kiedy jesteś młody. Trzymasz go w swych dłoniach, zrobisz z nim co zechcesz. Jej ręce już martwe, nieposłuszne woli, bierna egzystencja. Czy w niej cel jest jeszcze? No to był taki, jak mówię, bardzo osobisty. Ale powiedziałabym, że wszystkie właściwie moje wiersze to zawierają cząstkę mnie. Albo piszę o sobie, albo o swoich bliskich, albo o swoich emocjach, czy też nawet jak opisuję jakieś zdarzenia zaobserwowane, chociażby te haiku, to są przecież właśnie moje emocje, moje odbieranie świata, przyrody, zdarzeń, osób. Myślę, że czas nas troszkę nagli i ku końcowi się zbliżamy. Ja może bym przeczytała po jednym wierszyku z tych antologii, w których brałam udział. Bardzo proszę. Pierwsza to była bajki wielogłowego smoka, czyli bajeczki, wydana przed Bożym Narodzeniem dla dzieci. Ja tam dwie bajeczki umieściłam. Ktoś by pomyślał, dlaczego z bajką się utożsamiam. Więc napisałam taką bajkę o bucie, ale to była bajeczka pod wpływem chwili. Ja napisałam to jako komentarz do wiersza jednej z autorek, która cierpiała na niestety nieuleczalną chorobę i pisała o butach, że już chyba nie włoży tych butów, nie zatańczy nigdy. Bajka o bucie jest taka. Jeden but, smutny but, taki co nie był do pary, w kącie stał, handrem miał, czuł się samotny i stary. Poszedł więc w siną dal, ciemną poczłapa ulicą, dojrzał go spoza chmur jasny rogalik księżyca. Teraz już jest ich dwóch, jeden drugiego wspiera. Nawet but, tak jak człek, odnajdzie przyjaciela. No więc to jest i o tym smutku, i o tej chorobie, i o przyjaźni. Czyli o wartościach takich bardzo ważnych. Drugi wiersz, jaki chciałabym przeczytać, który też jest bardzo osobisty, zawarty w poetyckich powidokach antologii, gdzie pisaliśmy o swoich miejscach rodzinnych. Ja napisałam pod tytułem Wątek. To jest w klimatach łódzkich, moim rodzinnym mieście,
ale też o moich osobistych przeżyciach w tym mieście. To nie było miasto radosnego dzieciństwa. W latach okupacji, bez matki, na boso, w babcinym ogródku, na chojeńskich obrzeżach. Siermiężne nastały z wolnością i powrotem macierzy. Bieda z kapiącym dachem, ale własnym piecem. Piekło się placki bez jajka, z mąki i wody. Do szkoły ze swoim krzesłem. Potem były ławki i lepsze czasy. Teraz nad miastem czyste niebo, niezasnute przez dymy fabryczne kominu. Przemysł włókienniczy przeszedł do historii. Nieraz stanowi wątek wierszy. No i ostatnia antologia, Wszystkie drogi do jednego serca, czyli o miłości. A jak mówiłam, ja w tej miłości małżeńskiej przez 50 lat przebywam, pod tytułem Wędrówka. Od wiosny przez lata wędrujemy razem, prostymi drogami, krętymi ścieżkami, z bagażem doświadczeń, w nim miejscem dla marzeń, sumując na dłużej w jesiennej przystani. Odporni po burzach czekaliśmy słońca, wytrwale budując domowe pielesze. Wyrosła latorość z miłości gorącej, trwającej do dzisiaj, chociaż o ton ciszej. Jesienią kolory są w palecie bledsze, zamglone obrazy, wcześniejsze zachody. O winie wiadomo, im starsze, tym lepsze. Smak życia zależy od pory przyrody. No i to były te moje ulubione, a właściwie jeszcze, ponieważ tak dużo o tym haiku mówiliśmy, to pozwolę sobie jeszcze szybciutko takie jedno haiku o jesieni, czyli akurat w obecnym czasie aktualne, no i o tej mojej jesieni życiowej. Jako cykl trzech hajków zatytułowałam to Jesień w kadrze hajku. Zaczyna się dzień. W prostokącie okna kadr w kolorze sepi. Tańczą w gałęziach na ostatnich szypułkach jesienne liście. Patrzę pod nogi w listopadową przestrzeń, zgniło brązową. Pięknie. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za tyle ciekawych informacji, które mogliśmy usłyszeć. I ja dziękuję za uwagę i wszystkich serdecznie pozdrawiam. E Literaci w pigułce przedstawiła Państwu Joanna Turczyn. Bardzo bym prosiła, żeby chętni, którzy chcą sprawdzić, czy faktycznie jest tak, jak Iga mówiła, że są konkursy, warsztaty, zalogowali się na naszym portalu. Dziękuję, do usłyszenia.
Serdecznie dziękuję Joannie Turczyn za przedstawienie audycji E-Literaci w pigułce. Zapraszam na kolejną za tydzień o zwykłej porze.